55. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski rozpoczął się ostatniego dnia lipca. W tym roku wzięło w nim udział 12 artystów. Komisarzem pleneru był Mateusz Grobelny, który jednocześnie był jego uczestnikiem. Poza nim byli to Kazimierz Kalkowski, Kazimierz Świerczewski, Jakub Biewald, Lidia Kostanek, Katarzyna Plucińska, Adam Sobota, Wiktoria Borowiec i Dominika Pińczak z Polski, Tatiana Pawliszyn i Zinaida Bryzniuk z Ukrainy oraz Dean Smith z Australii. Pracujący na co dzień na kole garncarskim Adam Sobota postanowił na 3 tygodnie rozstać się ze swoją pracownią i wypróbować bolesławiecką glinę. Jak twierdzi artysta, by zdążyć z rzeźbą w ciągu 3 tygodni, przez pierwsze dni pracował po 11 godzin. Teraz może trochę zwolnić tempo, bo okazałe gabaryty stanowiące podstawę rzeźby są już gotowe. W domu pracuję głównie w oparciu o koło garncarskie. Nie mogę robić takich dużych prac ze względu na jakby ograniczenia piecowe. I tak zatęskniłem do takiego ręcznego lepienia, tak jak to się robiło kiedyś, jak pracowałem na studiach. To chyba stąd się bierze. A dwa, ja mam taką skłonność do takiego łączenia przypadku z kontrolą. I wyszło, co wyszło. Zobaczymy jeszcze w trakcie wypałów, bo to daleka droga do tego końcowego efektu. Lidia Kostanek, którą poznaliśmy od strony artystycznej na ubiegłorocznej wystawie 100 polskich artystów na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, na co dzień tworzy w swojej pracowni we Francji. W tym roku tematem pleneru jest komunikacja, ewolucja komunikacji. I w związku z tym, że wszyscy komunikują się obecnie za pomocą kciuka, który nas łączy ze światem przez telefon, zrobiłam takiego dużego kciuka i teraz zaczynam robić ekran. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest taki kciuk z dużym paznokciem, jak to dziewczyny mają na Instagramie, żeby było... Może jeszcze mu zrobię takie stempelki bolesławieckie jako manikury, zobaczymy. Do tego powstała już seria ceramicznych ekranów przedstawiająca w wymowny sposób to, co na co dzień oglądamy w sieci. Większość artystów biorących udział w tegorocznym plenerze to Polacy tworzący w kraju i poza granicami. Były też 2 rzeźbiarki z Ukrainy. Jestem w Polsce i w Bolesławcu pierwszy raz i jestem zadowolona, ponieważ to bardzo ładne i cudowne miasto, a fabryki i ceramika inspirują do dużych projektów. W swoich artystycznych działaniach staram się pokazywać emocje. Kiedy tu przyjechałam, poczułam się dobrze, poczułam coś wspaniałego i zechcę to wszystko zawrzeć w ceramicznej formie. Mamy kilka osób, którzy robią większe formy, nawet składane z kilku elementów, także będziemy mieli też, ale też mamy designerów, mamy też osoby, które toczą na kole, 4 osoby, które też toczą, deformują te rzeczy albo łączą w drobne elementy, także mamy też przekrój osób odlewanych właśnie w masach lejnych. Mamy też osobę, która klei z takich bardzo delikatnych elementów, także proszę zobaczyć, jak to, zapraszam na wystawę przede wszystkim. Wernisaż wystawy, na którą zapraszał komisarz pleneru, odbył się 16 sierpnia w bolesławieckim ratuszu i był jednym z elementów bolesławieckiego święta ceramiki. Podobnie jak w latach ubiegłych, na wystawie oprócz prac, które przywieźli ze sobą tegoroczni uczestnicy pleneru, można było zobaczyć rzeźby wykonane na ubiegłorocznym plenerze. Bo wystawę prac ceramicznych, artystów, wystawę tytuł wystawy przed i po, bo w tym roku prezentujemy prace artystów z 54. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego i prace artystów, i ci artyści są, artystów pleneru, który trwa, czyli 55. Panie Prezydencie, jubileuszowy Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. Prezydent miasta podkreślił zaś to, że bolesławiecki plener jest jednym z niewielu artystycznych wydarzeń, które nieprzerwanie odbywają się od tylu lat. Wielkie słowa podziękowania do wszystkich tych, którzy ten plener tworzyli przez te wiele lat, uczestniczyli, organizowali, bo to jest pewna wartość, 55 to już jest bardzo dużo.
Jedną z tych osób jest od kilku lat pełniący funkcję komisarza pleneru Mateusz Grobelny. Ja mam dzisiaj jako komisarz, że dziękuję za pomoc w realizacji projektu 55. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego. Wszystkim, którzy nam pomagają w zakładach i poza nimi realizować nasze prace ceramiczne. Chciałem przywitać, nie będę przedstawiał z tamtego roku artystów, dlatego że my przedstawiamy ich rok temu. Dzisiaj możemy zobaczyć katalogi z tamtego roku oraz ceramikę wytworzoną rok temu. Od wielu już lat artystów biorących udział w Międzynarodowym Plenerze Ceramiczno-Rzeźbiarskim spotkać można we wszystkich trzech największych bolesławieckich zakładach ceramicznych, czyli w zakładach ceramicznych Bolesławiec, manufakturze i w ceramice artystycznej. W tej ostatniej pracuje m.in. Dean Smith z Australii. To bardzo ciekawe doświadczenie. Mogę tu być przez kilka tygodni i w tym czasie pracować nad swoimi pomysłami, poznawać to miejsce i współpracować z ludźmi z ceramiki artystycznej. Obok swoje abstrakcyjne rzeźby tworzy Katarzyna Plucińska. Dotąd zajmowała się przede wszystkim toczeniem na kolei i swój doktorat, który obroniła w ubiegłym roku, oparła właśnie na tej technice. Jednak w Bolesławcu inspiracje przyszły z otoczenia, w którym pracuje. Właśnie byliśmy świadkami ważnego procesu przy tworzeniu ceramiki. Proszę powiedzieć, co właśnie się działo przed chwilą? Przed chwilą wylewaliśmy masę lejną z formy gipsowej, bo ja właśnie odlewam swoje rzeźby. Dotąd je toczyłam na kole i montowałam z takich fragmentów wycinanych z tego, co wytoczyłam na kole. Montowałam też odciśnięte z formy z tym, co wytoczyłam na kole. I w końcu postanowiłam, skoro są takie możliwości i wszyscy są tak niezwykle pomocni tutaj, postanowiłam swoje formy odlać w takiej większej skali. One są takie tej wielkości. I jedną formę przywiozłam ze sobą, drugą zrobił mi pan modelarz na podstawie mojego modelu, który też tutaj wykonałam w pracowni. W zakładach ceramicznych Bolesławiec pracuje w tym roku bolesławianin Mateusz Grobelny, który jednocześnie jest komisarzem pleneru. Tutaj powstają poszczególne elementy do rzeźby, która stanowić będzie ostateczny efekt. Zastaliśmy pana przy jednej z takich ważniejszych prac, procesów przy tworzeniu ceramiki. Co pan konkretnie dzisiaj robił? Właściwie rano, około 5 rano zalałem formę. Odczekałem tam około godziny czasu, obrobiłem, przygotowałem do odsuszenia. No i teraz po kilku godzinach mógłbym to wyciągnąć, czyli otwieram formy. Powolutku odsuszam element po elemencie i te zostawiam na jednej części formy już gotowe, jakby ceramiczne odlewy i one teraz muszą znowu troszkę postać i tak po pewnym czasie będę kolejny element odciągał i się kolejny element odstawia, a później to po prostu sklejam do kupy całość takiego zwierzaka. W tym momencie jest oto orzeł. W fabryce naczyń kamionkowych Manufaktura pracują natomiast dwie młode polskie artystki, dla których jest to pierwsze takie sympozjum po skończeniu Akademii Sztuk Pięknych. Zetknięcie się z taką praktyką ceramiczną to dla nich ważne doświadczenie artystyczne. Bardzo fajnie, że to są ludzie z każdego jakby zakątka świata. Możemy rozmawiać, wymieniać się doświadczeniem. Szczególnie, że dla mnie, jako nowego artysty jest to zupełnie coś ciekawego, bo możemy zobaczyć, jak pracują inni ludzie, którzy już trochę się tym zajmują. Więc samo nawet to miejsce, w którym pracujemy, jest niesamowite. Ci ludzie i oddanie temu, co robią, jest takie pobudzające i samemu człowiekowi się to samo udziela. Podobne wrażenia ma Wiktoria Borowiec, która w fabryce realizuje dzieło powstające przy wykorzystaniu m.in. tradycyjnej techniki garncarskiej, czyli toczenia na kole. W tym momencie właśnie toczę elementy toczone na kole garncarskim, które później deformuję czy podrzeźbiam. Głównym motywem tak naprawdę są fale, czy też właśnie przekształcenia z nimi związane. No i tak naprawdę dla mnie to jest spontaniczne działanie, bo też takie najczęściej wybieram. To jest dla mnie najbardziej interesujące, żeby działać intuicyjnie z wstępnym planem. No, także uczę się tego materiału, korzystam z niego, staram się to robić jak najlepiej. A do momentu, w którym już będzie widać końcowe efekty wszystkich tych prac, jest jeszcze sporo czasu. Każda z rzeźb musi przejść jeszcze cały proces technologiczny, który dotyczy ceramiki, łącznie z końcowym wypałem.
Od kilku lat zmieniony termin Bolesławskiego Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego sytuuje go w ramach Święta Ceramiki. Dzięki temu też tuż po jego zakończeniu może się odbyć wystawa poplenerowa, na której mogą zostać zaprezentowane niektóre efekty pleneru. Pierwszy raz zostałem postawiony jako pierwszy przy mikrofonie na plenerze. Mam zaszczyt otworzyć wystawę poplenerową Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego 55, czyli dość jubileuszowego, a w ręce mam katalog 49, który miałem pierwszy raz okazję zrobić. No i trochę mnie na wspomnienia wzięło. To, co niektórzy mogli zaobserwować w fazie tworzenia na wystawie, widać już w tej ostatecznej postaci. Prace powstawały w pracowni ceramicznej Bolesławskiego Ośrodka Kultury, ale również w trzech firmach ceramicznych: ceramice artystycznej, fabryce naczyń kamionkowych Manufaktura oraz w zakładach ceramicznych Bolesławiec. Dziękuję Państwu za to, że jesteście dzisiaj z nami. Jest to jakiś finis corona opus, czyli można powiedzieć, że to dzieło, które za chwilę zobaczymy, jest ukoronowaniem Waszej pracy. Jeszcze tak niedawno spotykaliśmy się, pamiętam, na takim pikniku w luźnej atmosferze, wtedy kiedy wszystko było przed Wami, teraz będziemy mogli zobaczyć i podziwiać Wasze prace. Dziękuję wszystkim Państwu za bycie tutaj razem z nami. Wystawa dostępna jest w galerii na parterze budynku Bolesławskiego Ośrodka Kultury. Można będzie ją oglądać do końca października. Ale będzie też jeszcze jedna okazja do obejrzenia w Bolesławcu dzieł, które powstały na tegorocznym plenerze. A będzie to wystawa przed i po, która odbywa się w trakcie Bolesławskiego Święta Ceramiki.